Ja cieszę się, że możemy dzisiaj być w taki piękny wieczór między wami. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali osobiście Jezusa i chcielibyśmy powiedzieć wam kilka rzeczy, które mogą naprawdę zmienić wasze życie. Jeżeli tylko będziecie chcieli, to dzisiejszy dzień może być dniem absolutnej zmiany. Ten dzisiejszy dzień może zapaść w twojej pamięci jako dzień, w którym twoje życie uległo zmianie. Nazywam się Artur Ceroński. Osobiście spotkałem Jezusa i chciałbym wam dzisiaj o tym opowiedzieć. Chciałbym, żebyście zostali z nami jeszcze przez chwilę. Chciałbym, żebyście posłuchali o tym, jaki wielki i potężny jest Bóg. Ojcze, my dziękujemy Tobie za ten czas. Ojcze, my wzywamy imienia Jezus teraz nad tym miejscem. Ojcze, my ogłaszamy, że imię Jezus jest ponad wszelkim imieniem na niebie i na ziemi. Ojcze, my wywyższamy Twoje potężne imię. My ogłaszamy, że Warszawa należy do Ciebie. Że Ty jesteś Panem tego miejsca. Że Ty jesteś Królem tego miejsca. Że Ty żyjesz na tym miejscu. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką demoniczną siłą na tym miejscu. I ogłaszamy, że każdy umysł jest teraz skierowany na Słowo Boże. Ojcze, my w imieniu Jezusa ustanawiamy Twoje prawa, Twoje cele i Twoje dążenia na tym miejscu. My ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Królem. Ogłaszamy, że nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, tylko Jezus Chrystus. Ogłaszamy, że żadna religia nie ma władzy nad tym miastem. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy każdą demoniczną siłę religii i humanizmu nad tym miastem. Ojcze, my w imieniu Jezusa posyłamy teraz Twoich aniołów do każdego człowieka, aby ich zwrócili w Twoją stronę. Ojcze, my nakazujemy teraz w imieniu Jezusa każdej myśli, aby podporządkowywała się prawdom Bożym, które będą głoszone na tym miejscu. Potężny, święty Boże, dziękujemy Tobie, że teraz zawsze wysłuchujesz. Chwała Tobie, Jezus! Chwała Tobie, Jezus! Uwielbiamy Cię, Jezus! Szamarala katarakata zafakata lareko oroloko to joko roloroka la prajs jere le gloria le kloto soko jorola la lajf Jeszua! O, Jezus! Jezus! To Ty! Jezus! Jezus! To Ty więzień otworzyłeś drzwi! To Ty! Tak, Jezus! Nie dzięki mojej sile, tak, Jezus. Lecz dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam! Nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam. Jesteś królem!
Ciebie. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jedyny święty Boże nasz. Cześć i chwała jedynemu Bogu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jedynemu Bogu. Cześć i chwała. Człowieka, który nie potrzebuje Boga. Ludziom się wydaje, że jeżeli są w stanie sobie poradzić tutaj na ziemi, to nie potrzebują Boga. Nie ma takiego człowieka, który nie potrzebuje Boga. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli, czyli popełnili błąd jakiś. Wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek chodzący tutaj po ziemi już urodził się z problemem wewnątrz siebie. Każdy człowiek, który przychodzi na ziemię, rodzi się z martwym duchem. I dopiero osobiste spotkanie Jezusa, nie jakaś popierduka na mszy, czy jakaś religijna zajawka w innym miejscu, ale osobiste spotkanie Jezusa powoduje,
że duch człowieka rodzi się do nowego życia. Żeby pójść do nieba, człowiek musi być odrodzony duchowo. Jeżeli ktoś nie jest odrodzony duchowo, to może być porządnym człowiekiem, może być religijnym człowiekiem, ale pójdzie do piekła, jakkolwiek go postrzega. Nazywam się Artur Ceroński. Kiedy miałem 17 lat, zamordowałem człowieka i trafiłem po raz pierwszy do więzienia. Byłem człowiekiem, który przez całe swoje życie kradł, napadał na innych ludzi, handlował narkotykami. Byłem też śpunem przez wiele lat. Trzykrotnie umierałem od kokainy tutaj, w tym mieście. Miałem dużo pieniędzy, ale miałem śmietnik w głowie. Uważałem, że mając dużo kasy, będę panem tego świata. Siedziałem wiele wyroków. Każde pójście kolejne do więzienia powodowało, że stawałem się gorszy i głupszy. Ale w 2001 roku w więzieniu w Sztumie, jako recydywista, zacząłem po raz pierwszy czytać Biblię. To był zupełny przypadek, że ta Biblia wpadła w moje ręce. I tam na stronach tej Biblii przeczytałem jakiś prosty, prozaiczny tekst, który brzmiał w ten sposób, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja uklęknąłem na swoje kolana po raz pierwszy w życiu i powiedziałem: Jezus, ja chcę poznać Ciebie. Ja chcę, żebyś zmienił moje życie. Nikt i nic nie było w stanie zmienić mojego życia. Ale kiedy do mojego życia przyszedł Bóg, to On je zmienił w jedną mikrosekundę. On dotknął mnie swoją mocą. Ja wam nie mówię o jakiejś popapranej posi, która wisi na dwóch listewkach. Ja wam nie mówię o tym. Ja wam mówię o żywym Bogu. O Bogu, który był, jest i będzie. O Bogu, który tak pokochał świat, że zszedł na ziemię jako człowiek. Że umarł za nasze grzechy i wstał z martwych. Mówię ci o Bogu, który rozpiszył piekło, który sprowadził diabła pod stopy ludzi. Mówię ci o Bogu, który jest w stanie zmienić twoje życie. I nie mów mi, że nie potrzebujesz Boga. Bo każdy człowiek potrzebuje Boga. Mądry i głupi, biedny i bogaty. Ten, który sobie radzi, ten, który sobie nie radzi. Życie człowieka trwa na tej ziemi krótko. A potem ludzie mówią: idę do piachu. Nie idziesz do piachu. Do piachu idzie twoje ciało. A twój duch razem z twoją psychiką idą albo do nieba, albo do piekła. I albo będziesz miał dobrze w życiu, albo diabeł cię będzie dojeżdżał jak purą sukę przez całe lata. I nie mów mi, że ty nie jesteś pod władzą diabła. Na tej ziemi ludzie są albo pod władzą Boga, albo pod władzą diabła. Takich ćwierć inteligentów, którzy twierdzą, że nikt im nie rządzi, jest na pęczki. Ale diabeł chce, żebyś uważał, że on tobą nie rządzi. Spójrz na swoje życie, spójrz głęboko w siebie i zobacz. Zobacz, jak masz. Nie ma na tej ziemi ani jednego człowieka, który by nie odczuwał pustki wewnętrznej. Jeżeli na jakąś chwilę jest okej, to później się okazuje, że znowu jest kibel. Zrozum to. Wystarczy, że uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych. Że wyznasz ustami swoimi, że Jezus jest Panem. Uznasz Go jako Pana i Króla, a twoje życie ulegnie zmianie. Ja ci nie mówię o jakiejś religii, a wolę w religię. Nie interesują mnie te rzeczy. Nie interesuje mnie kler. Nie interesuje mnie ten cały system ściemy, bo to jest ściema. Ale Jezus jest prawdziwy. On jak wielki bohater zszedł na ziemię i osłonił nas swoim życiem. Umarł na krzyżu w wieku 33,5 roku, a potem wstał z martwych. Jezus wstał z martwych i nie mów, że są różne drogi do Boga. Mahomet się wysztywnił i nie wstał z martwych. Gruby Budda się wywalił i też nie wstał z martwych. Rozumiesz, o czym mówię? A Jezus wstał z martwych! To nie jest jakaś popapiana Wielkanoc! On naprawdę wyszedł z grobu w ciele! On wyszedł z grobu w ciele! I On dzisiaj mówi do każdego z nas!
jeżeli słyszysz mój głos w swoim sercu, to zaufaj mi się jako Panu i Zbawicielowi, a ja wejdę do twojego życia i zmienię twoje życie. Twoje grzechy są przebaczone, ale musisz uwierzyć w to. Musisz to przyjąć jako pewnik. On chce, abyś był człowiekiem wiecznym. On chce, żebyś nie był ograniczony do tego, co się nazywa dzisiaj. Przed tobą życie wieczne. Przed tobą życie wieczne. Ale oprócz tego wszystkiego, jego potężna moc jest w stanie sprawić, że twoje życie na ziemi będzie naprawdę szczęśliwe. Możesz naprawdę żyć szczęśliwie na ziemi. Możesz nie chorować, zostać uzdrowiony z każdej choroby, jeśli ją masz. Możesz wyjść z ubóstwa. Możesz nareszcie przestać się starać i biec w tym wyścigu szczuru. Słowo Boże mówi, że łaską, czyli niezasłużoną przychylnością Boga, jesteśmy zbawieni. Nie z nas to. Boży to dar, nie z uczynków. Żeby ktoś nie mówił, to jest mój biznes i wygrałem go. To nie tak. Łaska, łaska. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj każdy z was może przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dzisiaj każdy z was może oddać swoje życie Jezusowi za free. Dzisiaj każdy może pójść do nieba za darmo. Nie potrzeba się spinać. Nie potrzeba przestrzegać przykazań. Nie potrzeba brać udziału w dziwacznych rytuałach. Wystarczy uwierzyć. Łaska jest dostępna przez wiarę. Wiara to jest pewność tego, czego się spodziewasz. Nie mów mi, że spodziewasz się porażki. Bóg chce twojego szczęścia, twojej wieczności z Nim i twojego szczęścia tu na ziemi. Usiądź dziś wieczorem na łóżku i powiedz: Jezus, przechodziłem dzisiaj przez ulicę i usłyszałem, jak jakaś grupa dziwnych ludzi mówi, że ty żyjesz. Jeżeli ty naprawdę żyjesz, to ja chcę ciebie poznać. Przyjdź teraz do mnie i zmień moje życie. Powiedz do Niego to dzisiaj. Jezus, przyjdź i zmień moje życie. I On przyjdzie, wjedzie w ciebie jak Microsoft na rynek i splądruje tego frajera diabła w twoim życiu. Bądź człowiekiem mądrym. Bądź mądrym człowiekiem. Nie bądź religijnym humanistą. Weź to twoje. Bóg ma dla ciebie szczęście i sukces. Od Niego nie pochodzą żadne cierpienia. Od Niego nie pochodzą choroby i niemoce. To nie to. To religia ci wmówiła, że musisz mieć źle i dźwigać twój krzyż. Ha! Jaki krzyż? Krzyż został przypisany Jezusowi. I każdy, kto go przyjmie, to jego życie ulegnie zmianie. Wystarczy, że uwierzysz. Jeżeli teraz w twoim sercu coś powstaje, to idź za tą nutką, która powstaje. Idź za tym teraz. To powstaje właśnie w tobie wiara. Ziarno wiary daje znać o sobie. Idź za tym. Słuchajcie tego, co mówimy. To naprawdę może uratować wasze tyłki.